Na zajęciach salsy solo uczymy się rytmiki z tańców karaibskich, czyli tańczymy na raz. Pokazuję też, jak tańczy się na dwa, czy jak tańczy się na zajęciach do rytmu na trzy. Kobiety uczą się, w jaki sposób poruszać swoim ciałem z gracją i wdziękiem. Te zajęcia są też bardzo ciekawym dodatkiem do zajęć tanecznych w parze. Otóż tutaj możemy nauczyć się stylingu, czyli tego, w jaki sposób kobieta wygląda kobieco w salsie. I można te ruchy, których tutaj się kobiety nauczą, mogą przełożyć później do tańców w parze razem z mężczyzną. Dodatkowo samo tańczenie solo też jest bardzo ciekawe i jako takie też może być uważane jako osobna dziedzina taneczna. Także zajęcia są bardzo fajne, panie bardzo miło je wspominają i z chęcią przychodzą na kolejne. Także ja skupiam się na zajęciach na sexy dance, na gracji, na wdzięku, na tym, żeby ciało kobiety wyglądało bardzo seksownie, ale żeby nie było ono wulgarne. Czyli w jaki sposób kobieta powinna poruszać, w jaki sposób powinna się zachowywać na parkiecie, żeby to ciało uwodziło, ale żeby nie było, tak jak powiedziałam, wulgarne czy niestosowne. Uczymy się, w jaki sposób chodzić, bo prawda jest taka, jak już miałam kilka grup za sobą, okazało się, że panie nawet nie potrafiły z gracją i wdziękiem na obcasie przejść się po parkiecie. Dlatego też uczę, w jaki sposób powinno się to odbywać. Uczę, w jaki sposób poruszać biodrami, barkami, czyli w jaki sposób wykonywać izolację, w jaki sposób to wszystko powinno zagrać, żeby kobieta czuła się pewnie. I na tych zajęciach my też, ja pracuję też nad psychiką kobiet, dlatego że dużo kobiet, które przychodzą na te zajęcia, są dosyć takie wycofane i nieśmiałe. I staram się je otworzyć na tych zajęciach, żeby wiedziały, że kobiecość to jest ich atut. Że potrafią i naprawdę niewiele trzeba do tego, żeby wyglądać naprawdę świetnie i można to później przełożyć też na życie prywatne.